Czy wiecie, że w Holandii aż 192 dni to dni deszczowe? Często tu wiatr wieje w twarz, a Batavos od 120 lat produkuje rowery, które muszą sprostać tym trudnym warunkom. Dziś akurat jest dzień słoneczny, my jesteśmy w Holandii i chciałem zaprezentować Wam modele na 2025. Mamy dwa modele nowe do zaprezentowania, jest to Sense i Razer, oraz trzy modele, które chcielibyśmy odświeżyć jako modele, które są kluczowe dla polskiego rynku. Zapraszam na prezentację. Model Sense to model konwencjonalny, bez baterii i silnika, natomiast wydaje się, że jest to rower w pełni wyposażony. Występuje on w bardzo fajnym, takim granatowym kolorze, jako kolor bardzo uniwersalny, zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny. Ta wersja damska jest z bardzo niskim wejściem, natomiast męska oczywiście klasycznie, jak to rower męski. Batavus Sense, tak nazywa się nowy model, który wprawdzie nie ma baterii, nie ma silnika, ale wydaje się rowerem kompletnym. Jest to rower z serii takiej miejsko-rekreacyjnej. Rower, który jest wyposażony w Nexusa 7, rower, który ma mocny bagażnik, ma błotniki, mocną nóżkę, ma dzwonek, regulowaną kierownicę w każdej płaszczyźnie. Także jest to kompletny rower, który nie wymaga żadnego dodatkowego wyposażenia. Napęd, jaki zastosowano w tym rowerze, to planetarna piasta Nexus 7. Jest tutaj łańcuch, który jest osłonięty pełną osłoną łańcucha. Zabezpiecza ona przed warunkami atmosferycznymi, czyli ten łańcuch się nie brudzi, ten łańcuch nie trzeba tak często smarować, jest on po prostu szczelnie zamknięty, zabezpieczony. Jeśli chodzi o zmianę przerzutki, to odbywa się to poprzez przekręcenie manetki w takim trybie obrotowym. Równie ważnymi elementami tego roweru wpływającymi na komfort jest amortyzator przedni, Santura oraz amortyzator w sztyce siedzenia, jak również duże, komfortowe, żelowe siedzenie. Wspomniałem o tym, że rower jest kompletnie wyposażony. Proszę zwrócić uwagę na mostek kierownicy, można go przyciągnąć do siebie, odwieźć od siebie, czyli znaleźć tą idealną pozycję. Sama rama, aluminiowa rama oczywiście, jest bardzo estetycznie wykonana, a przewody, które idą do tyłu, przewód hamulcowy, jak i przewód od przerzutki, bardzo ładnie jest wewnętrznie poprowadzone w ramie, dlatego fajnie wpływa to na estetykę roweru. Jeśli chodzi o oświetlenie w tym rowerze, to mamy LED-ową lampkę przednią oraz diodową lampkę tylną, a wszystko to zasilane jest dynamem w piaście. Hamulce w tym rowerze to hydrauliczne hamulce Tektro z tarczami o średnicy 160 mm, co zapewnia bardzo dobre hamowanie w każdych warunkach. Ważnym elementem wyposażenia tego roweru jest również podkowa, która zabezpiecza nam rower w momencie, kiedy wchodzimy na chwilę do sklepu. Można szybko zamknąć ją, wyciągnąć kluczyk. Rower nie może już jechać, natomiast jest to zapięcie, które w zasadzie można używać w momencie, kiedy nie tracimy jakiegoś długiego kontaktu wzrokowego z rowerem, ale wtedy sprawdza się ono idealnie. W rowerach miejsko-rekreacyjnych ważnym elementem jest również bagażnik. Bagażnik, na którym będziemy mogli przewieźć jakieś akcesoria. W tym przypadku bagażnik jest wyposażony w system MIG, czyli możemy szybko wpiąć i wypiąć jakieś akcesoria, które mają w nazwie MIG. Czyli szybko wypinamy, wypinamy. Bagażnik posiada również inserty, do których możemy przymocować jakieś akcesoria, takie jak pompkę, czy być może bidon. Ważnym akcesorium, które możemy dokupić do Batavus Sense'a, jest przedni koszyk. Przedni koszyk, który jest podparty w trzech miejscach, dlatego jego nośność jest całkiem spora. Wprawdzie producent mówi o 7 kg, ale wiem, że w momencie, kiedy koszyk jest podparty właśnie w trzech punktach spokojnie możemy go obciążyć nieco bardziej i wytrzyma on znacznie dłużej. Całe koło jest osłonięte również takim klasycznym dress guardem, który towarzyszy holenderskim rowerom już od wielu lat. Zabezpiecza on wkręcenie się ubrań w tylne koło.
Podsumowując, Sense Comfort jest to rower, który jest w pełni wyposażonym, rekreacyjnym rowerem w dobrej cenie. Mówiłem przed chwilą o nowym modelu Sense Comfort, a tu jest model Sense Active Exclusive. Wyróżnia go to, że zamiast łańcucha ma pasek zębaty, wprawdzie nie ma amortyzatora z przodu, ale jest rowerem lżejszym. Przejdźmy do kolejnej nowości, tym razem z prądem, z silnikiem. Jest to model dedykowany dla aktywnych osób, taki model minimalistyczny, lifestyle'owy, nazywa się Batavus Razer. Czym się charakteryzuje taki rower? Razer jest taką hybrydą roweru bardzo komfortowego z rowerem miejsko-sportowym. Ma on bardzo grube koła, które wyłapują wszelkie nierówności bruku czy nierównych dróg. Do tego ma amortyzator w przednim widelcu, jak również amortyzator pod siedzeniem. Sam rower jest nieco lżejszy niż standardowy rower elektryczny, bo waży około 24 kg, co ze zestawieniem takiego typowego SUV-a rowerowego, który waży blisko 30 kg, daje sporą różnicę. Model ten został wyposażony w nieco mniejszą, ale za to lżejszą baterię. Ma ona 400 Wh. Łańcuch został zastąpiony paskiem zębatym, a piasta, jaka została zastosowana, to Shimano Nexus 5, czyli piasta, która odpowiada rozpiętościom piastom o wyższym zakresie biegów. Natomiast jest to piasta, która jest dedykowana do rowerów elektrycznych. W rowerze elektrycznym, który nas wspomaga naszą jazdę, nie ma takiej potrzeby mieszania tymi biegami od 1 do 8. Wystarczy nam spokojnie 5 biegów. Silnik, jaki zastosowano w tym rowerze, to Bosch Performance Line SX. Nie jest to najsilniejszy silnik ze stajni Boscha, bo ma 55 Nm, natomiast jest to najlżejszy silnik i idealnie sprawdza się właśnie w tego typu rozwiązaniu, w tego typu modelach rowerów. Natomiast jeśli chodzi o display, to w zasadzie displaya tutaj nie ma. Nie ma wyświetlacza, możemy się połączyć z Bluetoothem przez telefon. Mamy też specjalny uchwyt SP, który może utrzymać nasz telefon na wsporniku kierownicy i wyświetlić nam pewne parametry, jak odległość czy dystans przejechany. Natomiast jeśli tego nie potrzebujemy, to mamy tylko guzik on-off. Mamy możliwość zwiększenia lub zmniejszenia mocy wspomagania. Także wszystko skłania się do tego, żeby ten rower był rowerem minimalistycznym. Chciałem jeszcze wspomnieć o samej baterii. Bateria jest ukryta oczywiście w ramie, natomiast mamy możliwość wyciągnięcia jej i doprowadzenia do źródła prądu, jeśli chodzi o możliwość ładowania. Nie da się tutaj zwiększyć pojemności tej baterii, jest ona tylko i wyłącznie dostępna w wersji 400 Wh. Razer został wyposażony również w system myk-myka, który o ile w rowerach sportowych służy do regulowania siedzenia podczas zjazdów, tak w przypadku roweru takiego miejsko-rekreacyjnego, myślę, że będzie służył w momencie zatrzymywania się. Minimalistyczny jest tu również sam bagażnik, który wprawdzie nie ma zbyt wielkiej nośności, bo producent pisze tutaj o 10 kg, ale proszę zobaczyć, jak estetycznie on wygląda. Można na nim zawiesić klasycznie sakwy na hakach i po zaparkowaniu zdjąć sakwę, wrzucić na plecy i pójść do biura. Jak jesteśmy przy rzeczach minimalistycznych, to proszę zwrócić również uwagę na tylne oświetlenie, które jest tutaj po prostu minimalistyczne. Rowery elektryczne poruszają się szybko, dlatego muszą mieć dobre hamulce. W tym przypadku zostały zastosowane hamulce hydrauliczne od Shimano z tarczą 160 mm. Razer występuje w trzech kolorach. W tym przypadku mamy kolor niebieski, błękitny, który jest w lakierze matowym, ale mamy jeszcze dostępne rowery w kolorze czarnym i grafitowym. Myślę, że nowy model Razer, który będzie nam towarzyszył w roku 2025, ma uzupełniać grupę tych rowerów super komfortowych od Batavusa. Ma on celować do grupy osób może nieco młodszych, które są aktywne, jeżdżą szybko, chciałyby jeździć rowerem elektrycznym, ale niekoniecznie rowerem, który wygląda jak taki typowy SUV lub też typowy miejski, miejsko-rekreacyjny rower od Batavusa. Przypomnijmy jeszcze o kluczowych modelach,
które przechodzą z roku 2024 na 2025. Są to rowery, które są bardzo popularne w kolekcji Batavusa. Jest to Fines Ego Power, który jest na łańcuchu, oraz Fines Ego Power Exclusive, który z kolei jest na pasku zębatym. Rowery te w niezmienionej formie przychodzą na rok 2025 oraz w niezmienionej kolorystyce. Równie ważnymi modelami, które przychodzą z sezonu 2024 na 2025 w niezmienionej formie kolorystycznej, jest model Altura Ego Power i Altura Ego Power Pro. Modele te różnią się silnikami. Altura Pro ma silnik o mocy 40 Nm, natomiast Altura Pro Power ma silnik o wiele mocniejszy, bo aż 75 Nm. Różnica jest również w kolorystyce tych rowerach, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ważnym elementem w Alturze jest również to, że możemy bez problemu zamocować bardzo mocny bagażnik, bo jest to bagażnik, który ma aż 3 punkty podparcia, dlatego w zasadzie producent mówi tutaj o 7 kilo, ale z doświadczenia wiem, że można ten koszyk obciążyć nieco bardziej. Ostatnim rowerem, o którym chciałbym powiedzieć, jest Batavus Quip. Batavus, który jest takim typowym rowerem na każdy dzień. Ma on mocny bagażnik przedni, ma on mocny bagażnik tylny. Te obydwa bagażniki są regulowane. Można je rozsunąć do tyłu, przez co zmieścimy więcej rzeczy. Możemy bardzo mocno obciążyć tylny bagażnik, przez co możemy przewozić w bezpieczny sposób swoje pociechy. Jeśli chodzi o kolorystykę w tych rowerach, to pozostaje on dostępny w kolorze białym z silnikiem Active Line'a oraz w kolorze czarnym z silnikiem Active Line Plus, czyli jest to silnik o nieco zwiększonej mocy, przez co łatwiej nam się startuje lub jesteśmy w stanie podjechać swobodniej pod jakieś wzniesienie. Bardzo się cieszę, że te rowery pozostają w kolekcji na 2025. Są to bardzo uniwersalne rowery do jazdy każdego dnia. Są one sprawdzonymi modelami, które wytrzymują dużo. Dlatego myślę, że jeśli szukacie roweru, który będzie użytkowany przez Was każdego dnia bez względu na warunki pogodowe, to myślę, że taki rower będzie Was mocno interesował. Podsumowując, Batavus nie robi jakichś specjalnych rewolucji, uzupełnił swoją kolekcję o dwa nowe modele. Te modele, które były, bardzo dobrze się sprawdzają, trafiają one w gusta wielu klientów, dlatego uważam, że kolekcja na 2025 jest pełna, kompletna. Myślę, że znajdzie ona wielu odbiorców. Ciekawy jestem Waszej opinii, jak uważacie, czy Batavus Razer sprawdzi się na polskich drogach jako taki minimalistyczny, lifestyle'owy rower. Czy Senza przypadnie do gustu osobom, które szukają komfortu? Ja osobiście uważam, że tak. Natomiast jeśli macie inne zdanie, chętnie go posłuchamy. Napiszcie coś w komentarzu. Jeśli macie z kolei jakieś pytania, to zadajcie je nam, a my na nie odpowiemy.